Planujesz zamówić szybki internet do domu? Sprawdź, czy sprzęt, którym dysponujesz, spełnia wymogi takie, żebyś osiągnął zamówioną przez siebie prędkość. To, z jaką prędkością będziesz mógł pobierać i wysyłać dane, zależy nie tylko od łącza internetowego, które dostarczy Ci operator. To również efekt działania różnego typu wąskich gardeł, które mogą znacząco wpłynąć na prędkość pobierania i wysyłania danych. Zanim podejmiesz decyzję, jaki internet kupisz, sprawdź, czy będziesz w stanie wykorzystać jego pełną prędkość, czy też przepłacisz za to, z czego tak naprawdę nie będziesz w stanie skorzystać. Punkt pierwszy. Sprawdź sprzęt, jaki posiadasz. W przypadku komputera stacjonarnego sprawa jest o wiele prostsza niż w przypadku laptopa. Sprawdź swoje karty sieciowe. Planujesz zamówić szybki internet do domu? Sprawdź, czy sprzęt, którym dysponujesz, spełnia wymogi takie, żebyś osiągnął zamówioną przez siebie prędkość. Sprawdzamy właściwości karty. W Windowsie 10 masz ikonkę Otwórz centrum sieci udostępniania, następnie właściwości Twojej karty. W innych starszych systemach najczęściej masz taką ikonkę na pulpicie Moje połączenia sieciowe czy miejsca sieciowe. Klikasz prawym przyciskiem myszy Właściwości i pojawiają się takie same ikonki. W moim przypadku jest karta LAN, karta Wi-Fi i jeszcze inna wirtualna karta. To co ważne, jeśli są one w kolorze, to znaczy są podłączone. Jeśli są wyszczenione, tak jak ta, to są wyłączone. Klikamy dwa razy na kartę LAN. Pojawiają nam się właściwości. Jak widać, nasza karta obsługuje maksymalnie do 100 megabitów na sekundę. Jest to stosunkowo mało. To samo robimy z kartą Wi-Fi. Obsługuje ona obecnie 104, natomiast nie jest to pełna informacja, ponieważ jest to aktualnie osiągana szybkość. Ta szybkość może się zmieniać. W związku z tym klikamy właściwości i sprawdzamy. Tutaj pojawia się nazwa naszej karty. Możemy ją skopiować i wpisać w przeglądarkę i wyszukamy specyfikację tej karty. Możemy też zastosować drogę na skróty, klikając konfiguruj. Zobaczymy wtedy, w jakim standardzie działa nasza karta. Nasza karta w moim przypadku działa w standardzie 802.11n. Standardy, w jakich pracuje Twoja karta sieciowa, mają znaczenie dla możliwej do osiągnięcia prędkości transferu. Obecnie spotkasz najczęściej trzy standardy. Standard G, który umożliwia osiągnięcie tylko 54 Mbit na sekundę. Standard N 450, standard AC 1 GB. Popatrz też na to, że nie jest to jedyny warunek do osiągnięcia pełnej prędkości. Jeśli router Twojego dostawcy obsługuje standard AC, te standardy są z sobą wstecznie kompatybilne, a więc możesz osiągnąć dowolną prędkość, którą sobie założysz, pod warunkiem, że masz taki sprzęt. Jeśli pracuje w standardzie 450, nie osiągniesz więcej niż właśnie 450 megabitów. Dlatego zwróć uwagę na to, jaki napotykamy standard tutaj jedno z pierwszych gardeł, router, które może Ci nie pozwolić umożliwić osiągnięcie transferu, na który podpisałeś umowę. Jest to Twoja karta LAN, która może osiągać tylko 100 megabitów na sekundę, albo jest to standard karty sieciowej, która pracuje w standardzie N albo G. Przez chwilę zajmijmy się teraz kartą Wi-Fi. Zwróć uwagę na to, że zadeklarowana w niej prędkość może być trudna do osiągnięcia, ponieważ zależy to od rozmieszczenia mebli w Twoim mieszkaniu, ścian i miejsca, gdzie będziesz miał komputer. Wpływ na realnie osiągniętą przez Twój komputer prędkość transferu będzie miał również to, czy stosowane są w nim urządzenia typu tablet czy smartfon, ponieważ one również wpływają na poziom wykorzystania Wi-Fi. Zainstaluj sobie program, który pokaże Tobie ilość sieci Wi-Fi dostępnych w Twoim domu. Takie programy są dostępne jako wersje bezpłatne. Zobaczysz wtedy, że być może w Twoim mieszkaniu jest bardzo dużo sieci Wi-Fi. Zobaczysz, jaką one mają moc sygnału oraz jakie mogą funkcjonować zakłócenia. W moim przypadku różnica była znaczna. Przy samym routerze te wartości dBm wynosiły 20-20 kilka. Natomiast w innym pokoju około 50-57, a więc tych zakłóceń było coraz więcej.
Ważny również jest kanał, na którym funkcjonuje router i twój komputer. To jest troszeczkę tak jak w autostradzie. Im więcej samochodów, tym ruch może być wolniejszy. Jeśli na danym kanale funkcjonują 2-3 routery czy 2-3 sieci Wi-Fi, transfer może mieć więcej zakłóceń. Warto porozmawiać z twoim dostawcą internetu, żeby ustawił taki kanał działania, na którym nie ma ruchu. Jest to ważne, ponieważ w swojej karcie sieciowej, tutaj w tej zakładce, o której mówiłem wcześniej, możesz ustawić wtedy wartość na auto albo na konkretny kanał. Wiadomo, że jeżeli wskażesz konkretny kanał, na którym pracuje twój router, sygnał będzie szedł bez większych zakłóceń. Kolejna rzecz, która ma znaczenie przy Wi-Fi. Bardzo często jest tak, że w różnym punkcie mieszkania twój transfer jest większy albo mniejszy. Warto tutaj skorzystać z programu typu Speedtest, czyli jakiegokolwiek programu, który bada prędkość transferu. Zauważysz, że w różnym punkcie mieszkania wartości są różne. Co to oznacza? Bardzo rzadko jest możliwe, żebyś osiągnął transfer zgodny z wysokością zawartą w umowie na sieci Wi-Fi. Pozostaje więc sieć LAN. O możliwościach kabla internetowego i twojej karty sieciowej LAN już wspominałem wcześniej. Zwróć uwagę na to, czy twoja karta obsługuje 100 megabitów, czy może masz kartę gigową. Jak wspominałem na początku mojego filmu, moja karta nie obsługiwała pełnych prędkości, w związku z tym transfer był niezadowalający, 100 megabitów na sekundę. W związku z tym zakupiłem kartę LAN, ponieważ mam laptopa, to karta była kartą na USB. Teraz po kliknięciu na właściwości karty pojawia się jej nowa prędkość. Ale to jednak nie wszystko. W przypadku komputera stacjonarnego sprawa jest prosta. Kupujesz nową kartę gigową, montujesz ją i tyle. W przypadku laptopa musisz skorzystać z innego rozwiązania. Najczęściej będzie to kabel na USB. Zwróć uwagę na to, że do osiągnięcia pełnego transferu, a więc 1 giga, potrzebny jest port USB obsługujący standard 3.0. W każdym innym przypadku nie osiągniesz pełnej prędkości. USB 3.0 ma niebieską końcówkę. Jeśli tak jak ja zastosujesz przedłużkę, montując kartę sieciową do portu USB, również ona powinna obsługiwać standard 3.0. Inaczej nigdy nie osiągniesz pełnego transferu. Zanim zdecydujesz się na zwiększenie szybkości swojego transferu internetowego, zwróć uwagę na to, że możesz osiągnąć maksymalną podpisaną w umowie prędkość pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, tylko na kablu. Po drugie, jeśli nie masz karty przynajmniej 1-gigowej, możesz kupić kartę wewnętrzną albo do laptopa zewnętrzną. Jednak musisz wtedy posiadać port USB obsługujący standard przynajmniej 3.0. W każdym innym przypadku nie jesteś w stanie wycisnąć ze swojego internetu więcej, niż pozwala tobie twój sprzęt. A więc w przypadku zwykłego USB 100 megabitów, w przypadku Wi-Fi do 150, ale przy idealnych warunkach. Warto, żebyś się zastanowił.